Tradycyjnie już podczas Dni Miasta w sobotni poranek na terenie Glinianek odbyła się kolejna edycja zawodów spławikowych o Puchar Burmistrza, organizowana jak zawsze przez Polski Związek Wędkarski Koło w Czarnym. O zawodach opowiedział nam prezes czarnieńskiego koła, pan Jerzy Wróż. W dzisiejszym konkursie wędkarstwa spławikowego uczestniczyło 11 załóg trzyosobowych. Zawody odbywały się na żywej rybie metodą spławikową. Pogoda może nie najlepiej dopisała, ale ryby były dość względne. Jedni złowili większą ilość, drudzy mniejszą. Łącznie 33 zawodników brało udział i plus 10 członków zarządu koła jako obsługa tej imprezy. Łowiliśmy dzisiaj na wszystkich trzech gliniankach. Glinianki zostały oznakowane. Pierwsza glinianka dolna jako sektor A, druga górna jako sektor B i trzecia tutaj, gdzie jesteśmy przy niej, jako sektor C. 90% wędkarzy to złowiło ryby. Największa waga to była 1,95 kg i 48 ryb. Natomiast jeśli chodzi o wielkość ryby, to największy lin był 36 cm na gliniance pierwszej. Jest ryba na gliniankach, tym bardziej, że w ubiegłym roku glinianki były bardzo dobrze zarybione. Na gliniance pierwszej zarybiliśmy linem 50 kg, 60 kg karpia i na gliniance numer 2 70 kg karpia, bo ona była taka troszeczkę zaniedbana, i 40 kg lina. Natomiast tutaj na trzeciej gliniance poszło 25 kg karpia, 25 kg lina i karpia dużego. Około 2 kg, 50 sztuk na tą gliniankę i na gliniankę pierwszą. Planujemy w tym roku zarybienie również linem i karasiem. Po zakończeniu zawodów spławikowych odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Miejsce 8. Usługi komunalne Ekspres, zespół pierwszy. Nie wyszło. Nie, nie wyszło. Nie, trudno się mówi. Dobrze wysprzątali, no, żeby rybę trzymał. Siódme miejsce, usługi komunalne Ekspres, zespół drugi. Miejsce 6, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, zespół drugi. Miejsce 5, Polski Związek Wędkarski Koło Czarne. No, także za 5 lat będzie pierwsze. Miejsce 4, zakład karny, zespół pierwszy. No i pudła się zaczynają. Kto to? Miejsce 3, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów, zespół pierwszy. Miejsce 2, Eurofarm Wyczechy. Brawo! Gratuluję. Proszę bardzo. Miejsce 1, zakład karny, zespół numer 2. Przepraszam, 1. Zespół numer 1. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Puchar dla Damiana Kwiatkowskiego za zajęcie pierwszego miejsca w sektorze C. Proszę bardzo. Puchar dla Mazalon Bogusława za zajęcie pierwszego miejsca w sektorze B. Gratuluję. I również puchar za zajęcie pierwszego miejsca w sektorze A dla Krasek Lucjana. Gratuluję. Puchar za złowienie największej ryby dla kolegi Mazalona Przemysława. Dziękuję. Dla zespołu, który zajął pierwsze miejsce, Puchar Burmistrza, to jest zakład karny, zespół numer 2. Brawo. Tak, to jest wszystko. Serdecznie gratuluję. Gratuluję. Za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju dla kolegi Lucjana Krasek. Burmistrzowi.
Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Na tym miłym akcencie wręczenia nagród zakończylibyśmy dzisiejsze zawody. Zapraszam za rok na następny turniej o Puchar Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy. Jednocześnie...